Siemanko, siemanko. Albo buongiorno, kto co lubi. Śluza Gryfińska, północna i południowa. Znajdujemy się aktualnie na śluzie południowej. Śluzy służyły ku temu, by podczas roztopów zimowych Odra nie zalała, nie podtapiała Gryfina. Dlatego te śluzy były otwierane i woda wpływała na rozlewiska między Odrza. I dzisiaj wraz z Michałem przyszliśmy porzucać magnesem neodymowym na jednej z tych śluz, by sprawdzić, czy coś może tutaj zostało, chociażby z okresu II wojny światowej. If you know what I mean. Chociaż dzisiaj jest środa. Teoretycznie powinno być w porządku. Jak jesteście zainteresowani, co się tutaj będzie działo, co wyłowimy, zapraszam do drugiej części odcinka. O panie! O, ciekawy fancik. Kawałek, wielki kawał płozy. A koledzy Michałowi dałem magnesik F200 Power, a ja sobie wziąłem, wróciłem do starych korzeni F300 Gold w pakiecie z liną od magnetaru. Będziemy sprawdzać. Informacyjnie jeszcze chciałbym serdecznie pozdrowić mojego najwierniejszego widza Ignacego, który zawsze mówił, że jest wuja wuja w telewizji, a w Bordyn-Sulinowie się spotkaliśmy i nagle wuja z telewizji wylądował na żywo. Tak więc serdeczne pozdrowienie dla Ignacego i całej rodziny. Rzucamy. Jeszcze szkło się przykleiło. A, to jest ten. Taka część elektryczna. Szkło na boczek. I szukamy, bo tutaj coś wielkiego jeszcze w wodzie jest. Gdzie masz patyka? Tu jest patyk. Tu jest patyk. Ja też mam patyki, ale metalowe. I śruba, która wyglądała dość dwuznacznie. Ale to tylko śruba. Się zaplączysz w linę, pójdziesz jak kotwica. Okay. Kolejny pręcik i taka bida. Bida z nędzą. Jest tu pewnie... O, barka płynie z piachem. Jest tu pewna lipa, bo ten beton idzie tak, tak i tak. I to, co spływało, to wszystko wymyło na jedną bądź na drugą stronę. Pewnie dlatego znalazłeś tam ten element konstrukcyjny. A ja tutaj rzuciłem i był mega zaczep. Spadamy stąd, jedziemy na nabrzeże. Może będzie tam coś fajnego działo. Jakieś naboje łuski. Naboje łuski i złota szczęka SS-mana. Dobra, lecimy. Larsenów chyba nie ma. Bunkrów też nie było i było zajebiście, więc tu też będzie dobrze. Tego to się, że mnie spodziewał. Co to jest? Od buta? Ta, pięta buta. Wojskowego. Ale mega stara, bo gwoździami wbijana. Podszewka czy coś tam. Jakaś, nie wiem. Wojskowa, może jakiś. Grubo. No, będziesz trzymał ze mną? No masz, będziemy ciągnąć, no, ciągniemy. No masz, ciągnij, 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 a, ciągnij. No ciągnij ze mną. No, gdzie te fanty? Jakieś pięty butów wychodzą, nie ma fantów.
przyjeźdź do Gryfina, będą fanty, mówił. O, i są fanty. Piękne drzewa, most, statki, to są fanty. Dawaj, ha, no masz, no dawaj. Siłujemy się, no. Teraz wrzucisz magnesem, będzie pip, 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 pip. No co? No masz, rzucaj. Proszę bardzo. No nie da się. Panie, wyluzuj. A kuku. Poszło bez ciebie, widzisz? Zapytalibyście się, dlaczego joda tutaj jest. Panie, otwórz kamerę. Dziękuję. A joda tutaj jest dlatego. A joda tutaj jest dlatego. A joda tutaj jest dla. A joda tutaj jest dlatego, że wracając z urlopu zostawiliśmy. Jadąc na urlop zostawiliśmy go w sim hotelu w okolicy Gryfina. Więc i tak musiałem go odebrać. A przy okazji odezwał się do mnie właśnie widz, czy nie mam ochoty przyjechać na Gryfino. Mówiłem, że tu fantów nie będzie, to dawaj, dawaj, będą fanty, gdzie jest? Gdzie te fanty? Nie ma. No. Było, w samochodzie jeden jest. Nie jeden fant, ale na 200 power. Jeśli chodzi o magnes, to link do magnesu F200 Power i F300 Gold, którym dzisiaj rzucam w opisie. Pamiętajcie, z kodem Magnetyczny Szczecin macie przesyłkę w gratisie. A joda tutaj jest w cieniu. I co? Wodę chcesz? Chcesz wody? Masz. Po co z ręki? Z ziemi lepiej, nie? Dbam o ciebie. Proszę wodę. Krople Beskidu, prosto z Odry. No, pięknie. Super, cieszę się. Potem pojedziemy jeszcze nad wodę, na plażę się wykąpiesz. Wejdziesz do wody, taki będzie piesek schłodzony, no. Dobra, idziemy rzucać. Patrzcie, chyba wykrakałem. Puściło, spadło. Aaaa! Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz to podjąć. Ciekawe, co to było. Round 2. Uuu, co to jest? Opona? Spalgunkę masz ty. Na rybki. Ale tam była opona, albo część opony. Jezu, ta ryba tu już przeżyła swoje. Jakaś ten, część opony i ma zbrojenie. Tylko ledwie się trzymało o te zbrojenie i było w miarę ciężkie. Idziemy rzucać dalej. Tam wopr płynie, ale to gryfiński. Jeszcze mnie tutaj nie znają. Ale gdyby była taka okazja, serdecznie zapraszam. O, jeszcze z pół godzinki, 40 minut się będziemy zwijać. No. I taka sytuacja. Przed chwilą ze starszym panem tam z Mitsubishi rozmawiałem na temat tego, że ten budynek jest taki brudny i go nie myją. Się skarżył. Z braku laku to i takie fanty muszę wam pokazywać. Inflacja tutaj do fantów dotarła, nie ma. Zniknęły. No jeszcze wiaderko niech mi odpłynie, to będzie super. A Michał opowiadał taką miejską legendę, że przy tamtym filarze, jak jest niski poziom wody i zajebistość Odry wchodzi na poziom Muszka Raibskich, jest przezroczysto, słońce padnie pod kątem alfa, to widać czołg. Ile w tym legendy, nie wiem. Jak wiecie coś na ten temat, dajcie znać w komentarzu. Bida, bida. Same gwoździe i gwoździki. No, dzisiaj zapaliwo się nie zwróci, ale liczy się wypad, jak to mówią, co niektórzy.
Dobra, ze 2-3 ostatnie rzuty i spadam. Tu muszę pochwalić nawet gryfiński. Wopr też pomagają. W ogóle chyba wopr jest miły, nie tylko w Szczecinie, ale okazuje się, że w ogóle wopr jest miły. Fajnie. Ciekawe, czy to komuś wachy zabrakło? Ciekawe. Myślę, że fantem dnia moim będzie kłódka. Kurde, weźmy teraz odczep. Już myślałem, że będę łowił. Tak, kłódka z kluczykiem. Działa? Typa działa. Wraca się jeszcze. Świeżutka. Ale tak już nie działa. A tu jeszcze się obraca. A Patrz na to! No tak było. Nie zmyślam. Jakby się uprzeć? Ciekawe, czy by otworzył. No nieważne, ale działa. W połowie. Myk do wiadra. Idziemy do podsumowania. A ty mi nie wierzyłeś chyba, nie? Czekajcie, czekajcie. Mówię, ostatni rzut, wiecie jak to jest, a to jeszcze jeden zrobię i ten, i no i z środy zrobił się poniedziałek, dobra, nie przedłużam, i to jest ten, pocisk od flaka, no, pocisk od flaka, łuska, ciekawe czy sponka zbita, nie ma tego, no to nieważne, może być sponka niezbita i będzie dupa, jest niezbita. Nie ma tylko końcówki. No. Mówiłem, że takie coś wychodzi z tutaj. No jest taki flaczek. No. Masz jeszcze, nie wiem, 20 groszy chyba tu jest. Co wypadło? I co wypadło? 2 grosze. Jeśli chodzi o podsumowanie, to ten wielki kaban, który Michał wyciągnął na tej śluzie, to widzieliście. Ja się na to uśmiałem, że to jest płoza. Jakieś tam pierdoły, jest taka nędza, że do Gryfina nie jeździmy. Tak. Tu jest nędza, bida z nędzą. I mam nadzieję, że u was nie ma bidy z nędzą. My kończymy, a z wami widzę się w kolejnym odcinku. Tym razem naprawdę z centrum Szczecina. Dzisiaj wyjątkowo tak w bonusie przyjechałem do Gryfina. Jakiś czas temu coś o okularach mówiłem. Jest! No, pamiętajcie o subskrypcji kanału. 2000 już niedługo, a Magnesik, dobra, już wam zdradzę, a Magnesik na nagrodę dla osoby na 2000 subskrypcji czeka oraz inne fanty, ale o tym już wkrótce. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie. Pozdro neodymowy Mariu. A z wami widzę się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Hejka!